Dobra. Drodzy Państwo, ostatnie zajęcia. Ostatni wykład, który będzie miał najmniej wspólnego z wykładem. Tak? Tak mi się wydaje, że na tyle dużo już usłyszeliście, że macie trochę swoich przemyśleń, mam nadzieję przynajmniej. Jeśli będziecie nimi chcieli podzielić z resztą grupy. Tytuł trochę prowokacyjny, ale ujmujący chyba wszystko to, co chciałbym, żebyśmy dzisiaj powiedzieli. Wiecie, jakby całym celem, znaczy odkąd ja pamiętam, może nie odkąd pamiętam, ale pewnie jak miałem już jakieś tam 10, na pewno jak już byłem w liceum, to się mówiło, że będzie Uniwersytet Częstochowski. Pierwszy pomysł był taki, że uniwersytet powstanie przez połączenie AJD, wtedy jeszcze nie było AJD, WSP, Politechniki i Seminarium, jako wydziału teologicznego, potem Politechnika się wypięła, z Seminarium jakoś też tam nie szło, więc potem ten pomysł padł, potem znowu coś tam było. Ostatnie zmiany zeszłoroczne też mają prowadzić do powstania Uniwersytetu Częstochowskiego, czyli likwidacja Wydziału Nauk Społecznych. I więc jakby cały czas gdzieś tam na tym horyzoncie majaczy bliżej lub dalej ten Uniwersytet Częstochowski. No nie ukrywam, to był też jeden z głównych motywów, dla których zdecydowałem się, żeby taki wykład zaproponować pani dziekan. Żeby zobaczyć, na ile ta uniwersyteckość, ta idea, która ma 800 lat, pasuje do Częstochowy, pasuje do AJD, pasuje do tego, co znamy. Tak? A ponieważ nie ma nic gorszego niż filozofować bez faktów, czyli trochę tak, jak to mówił Hegel, pewnie znacie, przynajmniej część z Was, kiedy powiedziano mu, że panie profesorze, pańska teoria nie zgadza się z faktami, to Hegel odpowiedział słynne, tym gorzej dla faktów. Nie? Więc nie, to nie jest filozofia, którą ja proponuję i którą ja popieram. Odwrotnie, znaczy fakty mają nam wyznaczać wnioski, do których my dochodzimy. Okay? Więc połowa, mniej nawet może niż połowa zajęć, to będzie próba pokazania faktów. Tego jak jest, tak? Tego z czym mamy do czynienia, jaka jest tradycja, w której jesteśmy. A druga połowa, druga część będzie poświęcona temu, jak mogłoby być, tak? Czego byśmy chcieli, czego wy byście chcieli jako studenci, czego ja bym chciał jako pracownik. Okay? Więc najpierw trochę faktów, bo pewnie tego nie wiecie, nikt wam o tym nie mówił, a powiem wam, że nawet nie tak łatwo jest to wygrzebać. Bardzo dużo uczelni jakoś chwali się tym, u nas to nie jest jakoś bardzo rozbudowane, chociaż strona jest po prostu ogromna i znaleźć tam coś nie jest tak łatwo. Tak by cały ten obszar idei nie jest łatwo wydobyć. Więc przynajmniej, że jak skończycie za dwa dni studia, to żebyście wiedzieli, gdzie studiowaliście. Uczelnia powstała w 71 roku. Tak? To było dosyć wtedy modne były zakładanie uczelni po PRL-u. Jakbyście sobie zobaczyli, to jest... No między innymi, tak, ale już jakby nie wchodząc w takie polityczne sprawy, ale jak zobaczycie sobie listę polskich uniwersytetów, tak, tych, które są obecnie w Polsce, to jest z XIII wieku Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet Warszawski kiedy powstał? 1919, jeśli dobrze pamiętam. Czyli 500 lat później, tak, 700 lat później. I później cała reszta uniwersytetów to są uniwersytety, które powstały zaraz po zakończeniu wojny. I parę uniwersytetów, które powstały w ostatnich latach. W Bydgoszczu, w Białymstoku i tak dalej, nie? AJD powstało jako wyższa szkoła nauczycielska i miała dwa wydziały, matematyczno-przyrodnicze i pedagogiczne. Czyli te dwa wydziały, jeden na Waszyngtona, drugi po sąsiedzku, tam, one są od początku, nie? Trzy lata później zmieniono nazwę na wyższa szkoła pedagogiczna. I ona sobie funkcjonowała przez 40 lat. W 77 roku po raz pierwszy, bo najpierw jako szkoła, wyższa szkoła nauczycielska, nie można było dawać stopnia magistra. Nie? Ale już w 77 roku, czyli tam po 6 latach, już pierwszych magistrów wypuszczano. W 90 roku dopiero powstał Wydział Filologiczno-Historyczny oraz Wydział Wychowania Artystycznego. W 2012... Dzięki czemu? Który? Aha. Instytut Historii ten powstał dzięki tym kilku osobom, które po prostu chciały
piasnowe kiunki. No i Wydział Wychowania Artystycznego 4 lata temu, 5 lat temu już blisko przemianował się na Wydział Sztuki. Więc to jest dopiero tak powiedzmy połowa historii AJD. I w 2004 roku przekształcałem WSP w Akademia na Długosza. Tak, Akademia to jest trochę inny statut uczelni. Trochę wyżej wymagany jest. Dlaczego? Dlatego, że żeby uczelnia mogła być akademią, musi mieć co najmniej 2 uprawnienia do nadawania stopnia doktora. I ten wymóg był spełniany. W 2008 powstał Wydział Nauk Społecznych i po 2 kadencjach został zwinięty. To znaczy w zeszłym roku pewnie część z Was przynajmniej pamięta, jak decyzją, no taką polityczną trochę, to znaczy strategiczną bym powiedział, ówczesnego rektora, został znowu połączony, dlatego że Wydział Nauk Społecznych wydzielił się z Wydziału Filologiczno-Historycznego i teraz znowu został połączony. Więc tak naprawdę widzicie, nie ma tutaj jakichś bardzo wielu eventów, nie? Parę rzeczy się wydarzyło, raczej taka spokojna historia. Pewnie jakiś rozwój jest, tak? Bo zaczynaliśmy od 2 wydziałów, teraz mamy 4 wydziały, no ale był moment, kiedy było 5 wydziałów, a znowu są 4 wydziały, więc jak to oceniać, trudno powiedzieć. I tu są cytaty z takiej oficjalnej broszury, jak sobie wejdziecie na stronę albo znajdziecie w wersji papierowej, to jest, nie wiem, chyba studentom dawane, albo na konferencjach. To jest taka broszura, taka reklamówka tego, czym jest AJD i czym ma być. I tam jest podzielone na kilka elementów. Ładne zdjęcia są w ogóle. Nawet kilku studentów rozpoznałem. I jest najpierw jest misja. Akademia imienia Jana Długosza w Częstochowie jest publiczną uczelnią akademicką działającą w Rzeczpospolitej Polskiej. Misją Akademii jest działalność naukowa i dydaktyczna. Zobaczcie, jakby to samo, co od samego początku towarzyszyło uniwersytetowi. To nie ma być tylko miejsce nauczania i to nie ma być tylko miejsce uprawiania nauki, tylko to ma być miejsce i uprawiania nauki, i później przekazywania tej nauki. Trochę jakby zgodnie właśnie z tym mottem dominikanów. Realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych, udostępnianie i upowszechnianie wiedzy, nauczanie akademickie studentów, doktorantów i słuchaczy. Tak jakby doktoranci nie byli studentami obecnie, no ale... Prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę, współpracy z ośrodkami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi. Uczelnia działa w zgodzie z uniwersalnymi zasadami, tak? Jakby już odwołanie się jest do pewnej uniwersalności. Z uniwersalnymi zasadami etycznymi, regułami postępowania, utrwalonymi w tradycji uniwersytetów europejskich, tak? Jakby w misji cały czas jest to odwołanie do bycia w tradycji uniwersytetów, nie jakichś tam akademii, tylko uniwersytetów. Zabiega o kształtowanie postaw w warunkach sprzyjających wychowaniu młodzieży akademickiej i samorealizacji jednostki. Troszczy się o poszanowanie wartości akademickich oraz ich rozwijanie w atmosferze wolności i tolerancji. Akademia prowadzi konsekwentną politykę podnoszenia jakości kształcenia. To ostatnie nie wiem, co znaczy, ale to wszędzie jest pisane. To chyba jest takie po prostu taka klisza. Akademia prowadzi konsekwentną politykę podnoszenia jakości kształcenia. I jeszcze dalej. Tu zaznaczyłem sobie te rzeczy, które jakby też pokazują te aspiracje. Uczelnia realizuje swoją misję ze świadomością rangi historycznej, społecznej, ekonomicznej oraz kulturowej Częstochowy i regionu. Tak? Czyli ewidentnie ten kontekst lokalny jest tutaj bardzo ważny. Jako uczelnia o tradycjach związanych ze szkolnictwem pedagogicznym... No jakąś tam jest, no. Jako uczelnia o tradycjach związanych ze szkolnictwem pedagogicznym, tak, to jest ta tradycja, Akademia prowadzi formy kształcenia praktycznego, równocześnie rozwijając dynamicznie kierunki uniwersyteckie. Tak, czy zobacz, taki trochę szpagat po części. Znaczy w tym znaczeniu, że nadal ten wymiar pedagogiczny jest ważny, ale uczelnia chce uzupełniać go przez kierunki uniwersyteckie. Tak? Które te kierunki miałyby być uniwersyteckie? No to jest kwestia do dyskusji. No bo nie wiem, nie ma na przykład psychologii, która obecnie jest takim fundamentem. Nie ma socjologii. Nie? To są, jak dzisiaj myślimy o kierunkach uniwersyteckich, to przede wszystkim takie przychodzą do głowy. Nie? Ale oczywiście można powiedzieć, że poczekajcie, nie wszystko na raz. Oraz tworząc coraz bogatszą i wszechstronną ofertę dydaktyczną. Już dziś uczelnia z dużej,
realizuje model nowoczesnej jednostki akademickiej, uwzględniającej różnorodne kierunki badań i studiów, odpowiadającej na zapotrzebowanie oraz oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego i podejmującej wyzwania stojące przed współczesnym szkolnictwem wyższym. Nie wiem, czy to widzicie, tak? Jeżeli ktoś słuchał tego, co było mówione przez ten czas jakoś tam uważnie, to myślę, że zauważy. Zobaczcie, Akademia Nauk Gorzkich odpowiada na zapotrzebowanie oraz oczekiwanie otoczenia społeczno-gospodarczego. To jest dokładnie to, co jest wymienione w idei multiwersytetu i Uniwersytetu Nowożytnego. Tak? Czyli tych dwóch ostatnich koncepcji, które się narodziły gdzieś tam w latach 30. i później w 60. Że uczelnia nie jest autonomiczna od środowiska, w którym istnieje, tylko właśnie ma jakoś tam odpowiadać na to oczekiwania. Tak? To teraz jest jakoś nieadekwatne do tego, co to uczelnia robi. No nie, no, mówimy tutaj na razie tylko o deklaracjach, tak? A po sklepie z apatkami, albo słuchają klasy po sklepniach, bo nie ma dla nich. Tak, no jasne, natomiast mówimy o deklaracji, tak? Jak uczelnia sama siebie widzi. Tak? Czyli zobaczcie, że ta różnica, multiwersytet mówi, że on jest niewolniczo się poświęca pracy na rzecz społeczeństwa, a ten uniwersytet, ten modern idea, idea of modern university, mówi, że pracuje na rzecz. Tak? Tutaj nie jest powiedziane, że to jest jakby całkowicie po prostu niewolniczo poddanie się użyteczności, ale też jest jakby wspomniane, że uczelnia odpowiada na zapotrzebowanie i oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego. Tak? Czyli nie istnieje autonomicznie. Nie jest tak, że ona robi swoje, tylko ona cały czas jest w jakimś takim twórczym napięciu czy w twórczym dialogu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dalej. W misję uczelni wpisana jest wizja wieloprofilowej, autonomicznej, uniwersyteckiej jednostki naukowej i dydaktycznej. Tak? Widzicie, znowu jest, pojawia się ten uniwersytet. Wieloprofilowej, autonomicznej, uniwersyteckiej jednostki naukowej i dydaktycznej. Autonomicznej od czego? No nie od otoczenia społeczno-gospodarczego, bo to już było wcześniej powiedziane, że to jest ważny partner. No to autonomicznej od czego? Tak? Od innych uczelni? No jeżeli spojrzycie na pracowników tej uczelni, to prawie wszyscy z nich kształcili się poza nią. Więc nie jest autonomiczna w tym znaczeniu, że sama sobie może kształtować kadry. Nie? Finansowo czy jest autonomiczna? No, tak jak większość uczelni, tak? Czyli jest autonomiczna od miasta, ale jest całkowicie na garnuszku ministerstwa. Nie? Więc to też jest pytanie, w jakim znaczeniu jest autonomiczna? Tak? Jakby to było tylko pod miasto, to by ta uczelnia dawno zległa. Uwaga. Wizja, tak, posiadająca znaczną pozycję naukową i dydaktyczną w polskiej Europie. Jak to jest, to zaraz się okaże, tak, jaka jest ta pozycja. Rozwijający się w zgodzie z aspiracjami, dążeniami miasta, czyli cały czas jest to jakby ten kontekst lokalności, regionu i kraju we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi. I to już chyba jest ostatni slajd o tej misji. Ale dlaczego to jest ważne? Zawsze się zastanawiałem i do tej pory nie do końca łapię, skąd się wziął ten patron, Jan Długosz. Panie Norbercie, może pan wie jako historyk? No, pan Długosz był związany z tymi okolicami. No jak wiele innych osób, on był proboszczem w Kłobucku, z tego co kojarzę. No ale wiecie, takich osób było sporo, nie? Dlaczego akurat on? To jest znany. Jak było nadawane, to pewnikiem było... Było referendum, nie? No, no. Że ten podejrzewał wtedy profesor Zalewski, historyk, no i Instytut Historii był motorkiem, który ściągnął tą uczelnię, jako pierwszy miał prawo do nadawania doktoratu. Pan Zakrzewski. Pan Zakrzewski, chyba nie Zalewski, chyba? Zakrzewski, tak. Chyba tak mi się wydaje, bo Zalewski jest u nas jeszcze. Więc jakby jest odwołanie się do tego patrona, tak? Na samym końcu misji. Akademia realizuje swoją misję odwołując się do osoby ideałów swego patrona. Osoba ideały to jest historyk, dziejopisarz i ksiądz. Te dwa pierwsze jakoś tam może się pojawiają, trzeci nie. I do symbolizowanych przez jego działalność uniwersalnych wartości etycznych. Postać Jana Długosza, wybitnego kronikarza, historyka, dyplomaty. A, dyplomata jeszcze.
a także wychowawca, to już nie wiem, czy tak na pewno, a także wychowawcy zobowiązuje do wypełniania misji uczelni w poczuciu nieustannej i wytrwałej służby społeczeństwu. Tak? Znowu się pojawia jakby ten aspekt służby społeczeństwu. No to idźmy dalej, żeby nie przeciągać. Cały czas jesteśmy na tej ulotce i w tej ulotce jest taka strona, która jest zatytułowana Atuty i osiągnięcia. Jestem ciekaw, co wy na to powiecie, bo na pewno tego nie czytaliście. Ja też tego bym nie czytał, gdyby się nie przydało do dzisiejszego wykładu. Wiesz, no jak to te ulotki, nie? Po prostu ma być kolorowo dużo, żeby człowiek po prostu, wow, ile tu się dzieje. A jak się zacznie to rozbierać, no to różne ciekawe rzeczy wchodzą. Jest jedną z największych uczelni publicznych w regionie. No zależy, co się przyjmie jako region. Jeżeli regionem jest Częstochowa, to rzeczywiście jest jedną z największych, bo jest druga. Jeżeli jest jako województwo, to na pewno nie. Bo jest, nie wiem, czy w pierwszej dziesiątce by się zmieściła. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. To już musicie sami ocenić. Dorobek naukowy akademików owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i patentami. No, trzeba by pytać chyba na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, czy tam mają jakieś patenty. Byłbym zaskoczony. Aha. Wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia, takie jak tutoring i e-learning. Tutoring chyba od tego roku jest. Nie wiem, jak u nas działa e-learning. Pracowałem na kilku uczelniach też w ramach e-learningu. To moim zdaniem się zupełnie nie sprawdza. No, a rzeczywiście brzmi dobrze. Współpracuje z kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Zgadza. A są jakieś poza Europą? Poza Europą były jakieś próby podobne. A, no właśnie. Gdzie? Z czym współpracują? A, czyli na wschodzie też. Okej. Nie, bo ta współpraca rzeczywiście to jest coś, co... Znaczy ja to rozumiem pod względem ekonomicznym, a rzeczywiście ta współpraca jest zasadniczo na wschód. Z Niemcami chyba tam jest kilka uczelni, ale tak naprawdę to jest bardzo dużo na Ukrainie, w Czechach, Słowacji. Nie, nie słyszałem o żadnej uczelni anglosaskiej. Z kim? Chińskimi? Może za wysokie krzesełka tu były. Wykorzystuje nowoczesną infrastrukturę, multimedialne aule wykładowe, laboratoria, planetarium. To akurat prawda. Mam projektor. Posiada bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy i akademik. Tak? Dlaczego też wam to pokazuję? Dlatego, że to jest tak zatytułowane, atuty i osiągnięcia. Tak? Jasne, że ten budynek jest jakimś osiągnięciem, ale nie trzeba być uczelnią, żeby mieć taki budynek. Nie? Biblioteka ok, ale ja na przykład wielu pozycji tam nie jestem w stanie znaleźć. Jak coś naprawdę potrzebuję, to zazwyczaj jadę do którejś z bibliotek w Krakowie. Wydawnictwo. No comment, tak? Akademik, ośrodek sportowy nie byłem, nie wiem, nie? Więc oczywiście ta infrastruktura ona się znajduje. Natomiast to, co jest na początku, to jest jakby pokazanie, że i nauka, i dydaktyka stoi na wysokim poziomie. Nie? Czyli głównym atutem i głównym osiągnięciem jest powiedzenie, że jako uczelnia znaczy coś w regionie. No i tylko ten jeden chyba, tak? Jeden punkt, ten środkowy, czwarty, mówi o edukacji. I potem jest coś takiego, oferta naszym studentom proponujemy. Jest napisane, co proponujemy naszym studentom. Atrakcyjne kierunki, interesujące specjalności. Bezpłatną naukę dodatkowych języków obcych, w tym języków rzadkich, poszukiwanych na rynku pracy. Możliwość odbycia stażu i praktyk w renomowanych firmach. Nie? Jak sobie student sam załatwi. Udział w programie wymiany międzynarodowej, tak zwanym orgazmusie. Nowoczesną naukę i wysoką jakość kształcenia. Specjalistyczne laboratoria. Może teraz faktycznie robią. Tak? Może na matematycznym fizyce były, ale... Zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną. Są to podgady.
Nowoczesne metody kształcenia wzorowane na najlepszych uczelniach europejskich, tak jak tutoring. Moim zdaniem tutoring jest naprawdę przereklamowany. W ogóle wiecie, czym jest tutoring? No chyba w tym roku to pierwszy. Tak, tak, ale to w ogóle nie jest ten prawdziwy tutoring. Prawdziwy tutoring jest trochę połączony z tym, czego doświadczacie mając opiekuna roku. Tutor w krajach anglosaskich, na przykład na Uniwersytecie w Oksfordzie, w Cambridge, w całej tej tradycji, on jest związany z tym, że każdy student ma swojego opiekuna, właśnie tutora, czyli kogoś, kto pomaga mu odnaleźć się w środowisku akademickim, zaplanować karierę, pomaga wybierać przedmioty. Taki pomysł też był, kiedy ja zaczynałem swoje studia, też mieliśmy tutora i na przykład do zaliczenia semestru jest konieczna, była jedna czy dwie jakby spotkania z tutorem, który musiał się podpisać w indeksie. Tak? Czyli tutoring to w ogóle te wszystkie tutoring, mentoring, po prostu nauczing, coaching. To jest coś, czego ja do końca nie rozumiem. Znaczy, czym się różni tutoring od ćwiczeń? Nie? Tutoring w takim prawdziwym założeniu to jest właśnie to, że każdy student ma swojego opiekuna naukowego. Każdy student, nie rocznik, tak? tylko student, z którym się spotyka indywidualnie, który pomaga mu dobrać zajęcia, program studiów, ponieważ pierwszy rok zazwyczaj jest takim rokiem rozpędowym, gdzie wszyscy studiują to samo, więc z tutorem jakby się student zastanawia, który kierunek studiów powinien wybrać. Tak naprawdę w czym się powinien specjalizować, tak? A ten nasz tutoring, no nie wiem, to pierwszy semestr, czy tam pierwszy rok, zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Tylko wam mówię, że to, co się nazywa tutoringiem, nie do końca jest tym, co, jak pojedziecie do Stanów i powiecie, tam zobaczycie tutora, to on robi coś zupełnie innego niż u nas. U nas to są po prostu jakieś tam zajęcia prowadzone metodą tutoringu. Formy kształcenia online dzięki metodom e-learningowym. To my to z panem Adamem robimy, nie? Online możecie uczestniczyć w zajęciach. Profil kształcenia dostosowany do rynku pracy, czyli cały czas jednak ta presja, że uczelnia ma dać zawód. Także po studiach macie mieć zawód. Szeroką współpracę krajową i zagraniczną. Dobre zaplecze socjalne. Baralicja. Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim. A to akurat na pewno prawda jest, bo to widzę, że jak ktoś chce, to może. Perspektywę dalszego rozwoju na studiach podyplomowych. OK? Oferta. Ktoś coś chce skomentować? No to jeszcze to jest rzut z tego folderu. Rzeczywiście tych kierunków jest od groma po prostu. Nasz wydział ma tych kierunków chyba z 15, matematyczno-przyrodniczy z 10, pedagogiczny tam ile jest? 6, artystyczny 5. Okay? Czyli tych kierunków jest bardzo dużo. Większość z nich, jak zobaczycie tam w nawiasie, one są prowadzone na pierwszym, na drugim stopniu. Studia doktoranckie są prowadzone tylko na tych dwóch wydziałach. To jest ciekawe, że najstarszy wydział, czyli wydział pedagogiczny, w ogóle nie ma studiów doktoranckich. To jest tragedia moim zdaniem. Wydział sztuki dosyć młody, tam z różnych powodów, różnych perturbacji. Środowisko nie chce go uznać jako naukowego, tak, czy naukowo-wartościowego, więc też nie ma. Tak? Ale no, u nas jest rzeczywiście, na naszym wydziale, w sensie na filologiczno-historycznym, tych kierunków jest mnóstwo. No i póki co nie jest uznana, tak? Tylko że nam na razie nikt nie odrzucił wniosku jak Wydziałowi Sztuki 3 razy. I zobaczcie, jak się super nam składa. Dokładnie tydzień temu Perspektywy opublikowały nowy ranking na kolejny rok. Test, też zresztą o tym była mowa na ostatniej Radzie Wydziału u nas tutaj w tym miejscu. I profesorowie bardzo się oburzali, jak to. Metodologia może być kwestionowana, tak? Dlaczego takie kryteria są przyjęte, a nie inne i tak dalej. Ale pytanie jest proste. Kto z was słyszał o perspektywach? No, rękę do góry. O gazecie. Tak? I oni mają ranking. To już za moich czasów, czyli w latach 50., kiedy ja wybierałem swoje studia, już wtedy się patrzyło na perspektywy. Okay?
I to jest rzeczywiście, metodologicznie można dyskutować. Ja nie mam podstaw, żeby wątpić, ale można dyskutować. Natomiast nie można dyskutować z wpływem, jaki perspektywy mają na maturzystów. Oni wybierają uczelnie w dużej mierze. Jeśli mają wybór, to na pewno w jakim stopniu sugerują się tym, co mówią perspektywy. I tydzień temu została opublikowana najnowsza edycja, więc od razu ją wykorzystam. Nasza akademia wśród uczelni publicznych znajduje się w siódmej dziesiątce. Między 61 a 70 numerem. To jest tak samo jak w najlepszych takich rankingach nie podaje się od pewnego momentu nie podaje się dokładnego miejsca. Tylko się podaje po prostu dziesiątki. Dlatego się na przykład mówi, że UW jest w piątej setce. Nie jest 413, tylko jest w piątej setce. I tak też po prostu jest gorsze niż uczelnia 60 i lepsze niż uczelnia 71. I kryteriów mamy kilka. Najgorzej wygląda prestiż. Powiem wam, bo to jest też ciekawe, ostatnio się dowiedziałem, jak jest badany prestiż w perspektywach. Dzwoni się do kilku tysięcy, ponoć do Adama Olecha też właśnie dzwoniono z tym pytaniem, do kilku tysięcy profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali stopień albo tytuł w ciągu ostatnich chyba 3 czy 4 lat i pyta się, gdzie chcieliby, żeby ich dzieci studiowały. Prawie nikt nie chciałby, żeby ich, z profesorów nie chciałby, żeby dziecko studiowało w Częstochowie. To nie znaczy, że nie chcą tej uczelni, tylko pewnie większość z nich w ogóle nie ma pojęcia, że taka istnieje. Nie? Tak się bada prestiż. Absolwenci na rynku pracy to jest całkiem nieźle. To jest wbrew temu, co pan Norbert powiedział, tak? 46% to jest jak w punktach tam na maturze tej nowej, nie? Że absolwenci sobie całkiem nieźle radzą. Innowacyjność, tak? I to, co było wcześniej, że mamy patenty i tak dalej. Też z perspektywy perspektyw, nieprawda? Ale potencjał naukowy jest na przykład bardzo wysoki, widzicie? Z ile? 69-70%, tak? Czyli perspektywy są bardzo dobre, tak? Potencjał naukowy jest bardzo dobry, natomiast gorzej jest z wykorzystaniem tego. Efektywność naukowa, czyli przede wszystkim publikacje, no też nie najgorzej, 41, zdalibyśmy maturę. Warunki kształcenia też byśmy zdali maturę. Ale już jest gorzej, tak? Niecałe 40%. I umiędzynarodowienie studentów 3,30. Ja nie za bardzo wiem, jaka to jest wartość tego, żeby były studia umiędzynarodowione, bo mam mnóstwo znajomych, którzy byli na Erasmusie i naprawdę nic się nie nauczyli. Poznali trochę kultury, przywieźli trochę pieniędzy, co niektórzy, inni poimprezowali za te pieniądze i ich nie przywieźli, ale nikt z nich nie powiedział, że czegoś się nauczył w sensie studiów. Nie, to był po prostu wyjazd, który ich otrzaskał trochę z inną kulturą, trochę z językiem, ale to nie jest tak, żeby, nie wiem, jadąc tam do Madrytu, bo dużo moich koleżanek jechało do Hiszpanii, nie wiem dlaczego, na Erasmusa, nauczyły się trochę języka, tak? Obyły się z kulturą, nauczyły się jeść tapas, ale tak naprawdę nic im to nie dodało do wiedzy zawodowej. One akurat studiowały na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ktoś z was był na Erasmusie? Ktoś się wybiera? No teraz to już na pewno nie. Chodzi o te wartości europejskie. No właśnie, nie wiem, ale widzicie, że to jest jakby cały czas podkreślane, tak? Zobaczcie, w tym roku, nie wiem czy po raz pierwszy, ale to jest jeden z takich lat, kiedy rzeczywiście bardzo mocny nacisk na to był położony, przyjechało sporo wykładowców międzynarodowych, znaczy zagranicznych. No i jak? Jak to oceniacie? Ktoś z was miał zajęcia z profesorami zagranicznymi? No i? Pan zasłoni tą kamerę. No nie, no, pozytywne wrażenia, negatywne, neutralne. Spoko, ale co do wiedzy? Ja mam. Bardzo przyjemnie, ale wykładowo kiepsko. Widzisz, to też jest wykładanie w obcym języku, nie? Kiedy ja jadę i wykładam po angielsku, to sam wiem, że mój wykład po angielsku nie jest tak dobry jak po polsku. To jest jasna sprawa. Czy dla studentów to coś wnosi? Nie wiem. Nie mam takiego poczucia. Bo jeżeli to jest czerwiec, koniec semestru i powiązanie, Więc to umiędzynarodowienie, ono jest na pewno wartościowe, kiedy to jest coś naturalnego. Nie? Kiedy, nie wiem, jest jakiś przygraniczny uniwersytet,
Byłem na konferencji wtedy, co nie mogłem być u was. To chyba wtedy było? Nie, to byłem w Krakowie. Byłem w Cieszynie, tam w maju w każdym razie. I tam jest wydział etnograficzno jakiś tam Uniwersytetu Śląskiego. Przy samej granicy. W ogóle super miejsce. I tam rzeczywiście mnóstwo profesorów z Czech pracuje. Oni świetnie mówią po polsku. I to rzeczywiście ma sens, bo to jest teren przygraniczny, wydział etnograficzny, więc Śląsk Cieszyński jest taki wielokulturowy, to ma sens, nie? Natomiast jaki ma sens, żeby, nie wiem, żeby przyjeżdżał i historii uczył jakiś profesor z Rosji, nie? Jeżeli on będzie rzeczywiście wykładał o historii Rosji, super, nie? Natomiast to umiędzynarodowienie powinno być czymś naturalnym, wynikać z naturalnych kontaktów, a nie być czymś wymuszonym ekonomicznie, prawnie, jakkolwiek na to spojrzymy. Nie? Tyle bym co do tego umiędzynarodowienia. Ktoś coś? Idźmy dalej. Tu mamy naszych sąsiadów z naszej dziesiątki. To też mi pokazało, że jestem w takim razie takim właśnie wykładowcą z siódmej dziesiątki, bo inne uczelnie, na których pracuję, część dni się tutaj mieści, większość się mieści. I one są alfabetycznie, więc tutaj nie patrzcie na to, że mamy miejsce 62. Ale nie jest tak źle, zobaczcie. Mieszczą się z nami trzy uniwersytety. I nie doszły Uniwersytet Akademia Krakowska, czy Krakowska Akademia. Oni nie dostali uniwersytetu, tak? Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. On powstał w latach 2004, powstał jakoś tak niedawno. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, moja alma mater. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Czyli jedyny w Polsce chyba Uniwersytet Pedagogiczny. Jest z nami w dziesiątce, ale zobaczcie potem, że on jest za nami. No jakieś tam szkoły biznesu, szkoły gotowania na gazie, Politechnika Koszalińska, Politechnika Świętokrzyska, więc Politechniki. Kolegium Civitas, bardzo renomowana uczelnia. Bardzo renomowana uczelnia, taka naprawdę realizująca właśnie te ideały tutoringu takiego prawdziwego, małej uczelni dla bardzo wyspecjalizowanej w Warszawie. Też jest z nami. Ale zobaczcie, tu są tylko uczelnie pedagogiczne, są cztery klasyfikowane i jesteśmy tuż za nim. Tak? I zobaczcie tutaj, jak jest. W 2014 roku byliśmy pierwsi w uczelniach pedagogicznych, w 2015 drudzy, w zeszłym roku trzeci, teraz znowu drudzy. Tak? To pokazuje przynajmniej w dużej mierze, moim zdaniem, że odchodzi się jednak od tego nacisku na pedagogikę, czy na wymiar pedagogiczny. Tak? Raczej idzie się w stronę przedmiotów humanistycznych, a ten wydział pedagogiczny jest taki trochę jakby, no właśnie, niezależny. Tak? To nie jest już tak, że Akademia Jana Długosza jest Akademią Pedagogiczną. Wyprzedzamy jakąś tam Akademię Pomorską i Akademię Pedagogiki Specjalnej, ale w rankingu raczej spadamy niż rośniemy. No i tu są wszystkie pozycje od roku 2000. Ja zdawałem maturę w 2001. Wtedy zaczynaliśmy tam w między 60 a 70, czyli tak jak teraz. Czyli przez te 17 lat nie poszliśmy w górę. Parę razy nam się zdarzyło spaść, a zasadniczo nie jesteśmy w stanie przebić tego szklanego sufitu, jakim jest miejsce 60. Myślę, że to widzicie. Nie jest tak źle, bo byliśmy w 9. 20 w latach 2009, 2008, 2010, pewnie gdzieś tam. Tak? Ale zasadniczo jesteśmy dzisiaj jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy 20 lat temu blisko. Nie? I to jest jedna z rzeczy, która akurat nas cieszy, nas przynajmniej filozofów, dlatego że filozofia jest na 13 miejscu w Polsce. Z 20 chyba 2 czy 4. I fizyka jest na 13. Tak? Co ciekawe, fizyka ma prawo doktoryzowania, my jeszcze nie mamy tych praw, może będziemy mieli, więc to też jest skok, bo ostatnio mieliśmy, zdaje się, 18 czy 17 miejsce. Więc akurat ja tutaj wstydu nie mam. Ale zobaczcie, chemia jest już poniżej 15 miejsca. Politologia 18 miejsce. Tutaj nie jest źle, nie jest źle, ale konkurencja jest też spora. Nie? Administracja 18 miejsce. Filologia polska poniżej 20. To jest ciekawe, to mnie bardzo zaskoczyło. Tylko że na filologii pracują tacy profesorowie, którzy dla mnie są wielkim autorytetem.
No i tradycja dydaktyczna filologii polskiej na naszej uczelni jest bardzo, znaczy jedna z najstarszych, tak? Mają prawa doktoryzować z dwóch dyscyplin. Historia 23, więc nie za dobrze. Filologia obce 25, no ale tutaj też konkurencja jest spora. Biotechnologia 29, więc tak naprawdę szału nie ma, nie? Jeżeli patrzymy na kierunki. No i jako potencjał dosyć wysoki, zobaczcie, mamy miejsce tam powiedzmy 65, załóżmy średnio, ale jeżeli chodzi o potencjał, to mamy 46 miejsce. Tak? Czyli patrząc tylko na nasz potencjał, na nasze możliwości, jesteśmy w stanie być w 5. dziesiątce, a nie w 7. Okay? I takie tylko krótkie podsumowanie tego, co mamy. Tak? Potem spróbujemy sobie powiedzieć, co mogłoby być, ale co mamy. Nie udało mi się znaleźć nowszych danych. W 2015 było 5,5 tysiąca studentów. I około 500 wykładowców. Około 700 pracowników, z czego 500 naukowo-dydaktycznych. Czyli mniej więcej, zobaczcie, wypada 10 studentów na jednego wykładowcę. To nie jest źle. To nie jest źle. Mówi się, że takim ideałem jest 7 studentów na wykładowcę za granicą, nie? Ale 10 na wykładowcę nie jest źle. Tylko żeby to było równomiernie rozłożone, tak? Bo patrzymy statystycznie. Znacie to powiedzenie, tak? Małe kłamstwo, duże kłamstwo, statystyka. 4 wydziały. 40 kierunków. Tak? Dużo? No dosyć dużo. Dosyć dużo. Jak na 5,5 tysiąca studentów, no to kierunków 40, to nam wypada 12 studentów na kierunek. Ja w ogóle wiem, jak powstają te kierunki. No jasne, że tak. Nie? Jasne, że to różnie bywa. Natomiast... Nie, bo to robi się statystykę, ile potencjalnych studentów będzie... Przyjdzie. Na... Jaki zysk będzie. No jasne. Spora część tych kierunków ma, zakłada pewną ilość i zysk jest na bardzo... powiedzmy, zakładamy, że będzie 20 studentów i zysk jest na bardzo niewielki granic zysku i straty. Wystarczy, że będzie 10 studentów, żeby ten kierunek... Jasne, że tak. Jeden z kierunków ostatnio został zamknięty, znaczy od przyszłego roku już nie będzie naboru, więc się zmniejszy. Nie? Ale, no ale zasadniczo ten wybór jest sporny. 40 na Uniwersytecie Średniowiecznym mieście 3. Tak? Jeden podstawowy, 4 w sumie. Tak? Tutaj macie 40. I nie ma żadnego z tych, które były na Uniwersytecie Średniowiecznym. Tylko z jednej dyscypliny możemy nadawać stopień, znaczy nawet, no, to się formalnie nazywa procedura o nadanie tytułu profesora z historii. Ostatnio wydaje mi się, że profesor Cuter u nas to dostał. Tylko jeden. I tylko historia może habilitować. Tak? Na te 40 kierunków, na te pewnie około 40 instytutów, tylko jeden może nadawać stopnie wyższe niż doktor. A wyższe niż magister może nadawać 5. Jeżeli będziemy mieli 6, stąd jest cały ten spór. Jeżeli będziemy mieli 6, możemy walczyć o bycie uniwersytetem. Stąd jest taki nacisk na filozofię, żebyśmy zdobyli takie uprawnienia. Co jest ciekawe, bo filozofia jest jednym z najmłodszych kierunków u nas na uczelni. Wiecie, a gdzie jest pedagogika? Nie? Gdzie są wszystkie te kierunki pedagogiczne? Gdzie jest matematyka? Gdzie jest informatyka? Gdzie jest filologia obca, gdzie jest, nie wiem, wiecie, wszystkie te stare instytuty, nie? Z tej pedagogiki może nawet lepiej, że nie ma, bo... Dlaczego? Waski chyba wyziął, jaki jest na tej uczelni, bo doksy i inne takie typoty. Natomiast widzicie, nie, że pod takim względem nauki, tak, nie dydaktyki, tylko nauki, no to dosyć słabo jest. Na przykład na mojej alma mater są 3 wydziały i każdy z nich ma prawa, chyba wszystkie. Okej. Okay. No to puśćmy wodze wyobraźni i zastanówmy się, co byśmy chcieli, żeby było. Tak? Bo jak jest, no to każdy widzi. Trochę danych. Nie, no nie wiadomo, czy będzie, tak? Ale jeżeli już będzie, to dobrze, żebyśmy byli przygotowani na to, co nadejdzie.
I tutaj nie będzie nic, co ja mam do powiedzenia, znaczy do napisania, bo do powiedzenia to pewnie mam. Tylko są pytania do was przede wszystkim. Jaki typ uniwersytetu chcielibyście tutaj mieć? Jeśli miałby tutaj powstać uniwersytet w Częstochowie, czy to na bazie IOD, czy obok, to nie ma znaczenia. Pewnie raczej na bazie, bo innej możliwości nie ma. Ustawa daje dwie możliwości. Jest uniwersytet klasyczny, tak się to nazywa, i uniwersytet przymiotnikowy. Klasyczny to jest taki, który kształci, no właśnie, klasyczny, czyli realizuje tą taką pełną ideę uniwersytetu. Jest universitas, są wszystkie kierunki akademickie, można tak powiedzieć. Tam zda się jest warunek 13 uprawnień do doktoryzowania. Gdzie jest wszystko, a z drugiej strony są tak zwane uniwersytety przymiotnikowe, czyli uniwersytet w jakiejś działce. Uniwersytet pedagogiczny, uniwersytet artystyczny, uniwersytet techniczny, uniwersytet humanistyczny, uniwersytet przyrodniczy, uniwersytet rolniczy itd., itd. Ok? W którą stronę chcielibyście, żeby ta uczelnia poszła? Żeby zachowała ten charakter pedagogiczny? A może, wczoraj czytałem wywiad, zeszłoroczny wywiad z ówczesnym rektorem Bąkiem, który mówił, że on by chciał, żeby powstał uniwersytet, no jest w ogóle, kurczę, najlepszy, uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy. No jak humanistyczno-przyrodniczy, to prawie wszystko tu jest, tak? Ale okej. Czy właśnie uniwersytet pedagogiczny, a może żaden z tych przymiotników was nie będzie satysfakcjonował, bo chcielibyście, żeby powstał uniwersytet taki sam, jak jest Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński, czy Adama Mickiewicza, gdzie jest wszystko. No. Nie obiecam, że pani rektor ogląda te filmiki. Mam nadzieję, że nie. Ale sugestie mogą jakieś dotrzeć. No. Nieważne jaki, żeby był dostosowany do standardu XXI wieku. Czyli? Nowoczesne łapki, a nie łapki pamiętające lata 50. Czyli dla pana to jest ważniejsze. Do tego też dojdziemy. Nie, to dla mnie zupełnie nie. Dla mnie też to zupełnie nie jest ważne. Chociaż projektor mi się przydaje, jak widzicie, ale... Okej, do tego dojdziemy, do tej bazy. Najpierw skupmy się na tym, tak? Czy raczej, no mówię, mieliśmy 5 zajęć, tak? 5 razy 2... To jest 10 godzin wykładowych na temat idei uniwersytetu. Jako która was przekonuje? USP, tak? Mhm. I to taka tradycja była tutaj rzeczywiście, że szkoła kształciła nauczycieli. Natomiast skoro nie ma doktoratów tutaj, w tym kierunku się nie rozwinęło to, to byłoby zgodnie z tradycją najbardziej sensowne. Ale no jakby kadra, jakby władze nic nie zrobiły w tym kierunku. Więc ja myślę, że dobry byłby ten klasyczny. To wiecie, na klasyczny trzeba by czekać jeszcze około 113 lat. Ale to jest ta perspektywa. Dla mnie też oczywiście klasyczny. Znaczy można zacząć od jakiegoś przymiotnikowego, ale ja na przykład wydaje mi się, że jedynym sensownym właśnie tym przymiotnikiem, tak? Czyli, bo to jest, zależy pod jakiego ministra się podpada. To też ma znaczenie. Ten przymiotnik to określa. Jeżeli wpadniecie pod powstanie Uniwersytet Rolniczy, to ministrem odpowiedzialnym jest minister rolnictwa. Marek Sawiecki. Nie, jego już nie ma. To ten nowy, ten Szyszko. Minister Szyszko. Jeżeli to jest Uniwersytet Przyrodniczy, no to tam nie wiem pod kogo. Jeżeli to jest jakiś tam uniwersytet właśnie medyczny, no to pod ministra zdrowia i tak dalej. Tak? Ale wydaje mi się, że no właśnie ze względu na tradycję i też chyba na wymiar taki społeczny, no to chyba uniwersytet pedagogiczny tylko tutaj miałby sens. Nie? Bo wiecie, nadanie uniwersytetowi uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy, no to jest nic niepowiedzenie. Nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem, odstraszałoby was, gdyby to był Uniwersytet Humanistyczno-Pedagogiczny imienia Jana Długosza? No, a w ogóle byście nie brali uwagi na... Okej, no to przejdźmy do tej dalszej części. Uniwersytet klasyczny, w sensie tego uniwersytetu z takimi największymi tradycjami.
pewnej jednorodności, spójności, czy raczej multiwersytet, tak? Większe rozbicie, czy większa jednorodność? Większa współpraca między wydziałami, czy raczej to, żeby na przykład, wiecie, bo taki był pomysł, ten pierwszy, żeby powstał uniwersytet, tak? Politechnika zostaje sobie politechniką, ma swoje wydziały takie, jakie ma, budynki takie, jakie ma. Jest WSP, które ma wydziały, które ma. Jest jeszcze do tego seminarium duchowne, które staje się wydziałem teologicznym, jest tam sobie, gdzie jest. Jeszcze jakieś tam miała być, nie wiem, czy Akademia Polonijna, czy Wyższa Szkoła Hotelarstwa i czegoś tam, tak? Czyli sklejamy rzeczy, ale tylko w zasadzie nazwą, tak? Powstaje Uniwersytet Częstochowski, ale nie ma większej współpracy pomiędzy poszczególnymi wydziałami, tak? Każdy zachowuje odrębność. Czy raczej wolelibyście, żeby właśnie z Akademii na przykład Jana Długosza wyrósł uniwersytet, który organicznie się rozwija, tak jak Akademia Jana Długosza z naturalnym rozwojem Wyższej Szkoły Pedagogicznej, czyli Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Tak? Nie wchłonęliśmy żadnej innej szkoły. Teraz ostatnio ponoć coś tam przejęliśmy, ale jakieś takie zupełne popierdółki. Nie? Ale to jest coś, co się rozwija organicznie. Czy raczej nie przeszkadzałoby wam, albo może byście woleli, żeby ten uniwersytet przyszły, potencjalny, wchłonął większość uczelni z terenu Częstochowy, tak żeby było łatwiej na przykład studiować. No, jakbyście to widzieli. Co tacy niemrawi jesteście? Ja rozumiem godzinę. Trzeba było się napić coli. Mogę komuś dać łyka, ale tylko dziewczynie. No? Pani Aniu. Czyli jednak bardziej jednorodnym. Tak. Myślę, że dla mnie się to rozmyje wszystko jakoś. Mhm. Tak, wydaje mi się, że to się rozmyje. Natomiast dla mnie klasyczny ma szansę podnieść prestiż. Mhm. No zobaczcie, co tu jest ciekawego, tak? Że to, o czym mówiłem i co idea, która się narodziła w Kalifornii, ona jest do wykorzystania tutaj. Gdybyśmy połączyli się właśnie z Politechniką, czy jeszcze z kilkoma uczelniami, to de facto powstałby multiwersytet. Tak? Bardzo rozbity. Jednak teraz mamy niby te cztery wydziały. Tam artyści się trzymają u siebie, przyrodnicy są u siebie, ale ostatecznie jest takie miejsce jak to, gdzie możemy się spotkać. Tak? Nasze, moje ukochane panie z pierwszego roku studiowały nadal studiują malarstwo, nie? Skończyłyście? Dopiero będziecie broniły się niedługo, nie? No i chyba pod wpływem trochę zajęć Marysza Ziębowskiego, nie? Spodobała wam się filozofia i przyszły do nas. Tak, jest pewna wymiana. Jest tutaj kilka osób, przynajmniej było w zeszłym tygodniu, z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, nie? Ja mam zajęcia na pedagogice, w sensie jest pewna wymiana, tak? To nie jest to jakoś bardzo bliskie, ale jest jakiś pewien wspólny kontekst, nie? Natomiast oczywiście można pójść w inną stronę, tak? I powiedzieć, każdy wydział będzie miał własną autonomię, siedzicie sobie w swoim własnym sosie, ale łączy nas nazwa. Wszyscy korzystacie i wszyscy pracujecie na prestiż uniwersytetu. Nie? Więc zobaczcie, że to cały czas, że tak powiem, karty leżą na stole póki co. Ktoś coś jeszcze dodałby? Chodźmy dalej. No tutaj to mam nadzieję, że macie coś do powiedzenia. Jaka nazwa? Ja mam tylko jedną, ale no, jaki uniwersytet chcielibyście kończyć? W Częstochowie, nie to, że Jagielloński, a nie Oksfordzki. No, Uniwersytet imienia Jana Długosza? Komu się podoba ta nazwa? Komu się podoba nazwa? Komu się nie podoba nazwa? Okej. Okay. Panie rektor? Czyli, no nie wiem, ja mam takie poczucie, znaczy dla mnie, nie, to nie w tej marynarce, w tej drugiej granatowej mam znaczek Jana Długosza, bo był rok tam Długoszowski chyba w zeszłym roku i wszyscy dostaliśmy, znaczy kto chciał, znaczek z patronem. Nie mam jakiegoś poczucia, że on tutaj się po prostu unosi jakoś nad naszą... niestety mam wrażenie, że na przykład Jan Paweł II się bardzo unosi nad kulem. Tak, nawet nad moim alma mater, tak? Bo teraz to się na szczęście zmienia, ale na Wydziale Teologicznym to po prostu 90% prac magisterskich to było Jan Paweł II o. Nie? Tutaj Jan Długosz. Panie Norbercie, na historii? Mało, chyba dwie magisterki. Więc zobaczcie,
jeżeli nazwa ma świadczyć o czymś, znaczy nazwa ma wyznaczać jakiś kierunek, to nie wiem, czy ten Jan Długosz się jakoś bardzo, bardzo sprawdza. No jak nie Jan Długosz, to jaka nazwa? No, pani Marto. Zupełnie nie? Nie myślała pani o tym. A kto myślał? Kto z was chciałby skończyć uniwersytet? Uniwersytet filozoficzny. Pani Ania, kto z was chciałby skończyć uniwersytet? Żeby mieć na dyplomie nie Akademia na Długoszcze, tylko uniwersytet jakiś tam. Mało. Czyli w sensie... Może być Częstochowskiego po prostu. Ja też bym za taką nazwą optował. Tak? Nie tylko w takim znaczeniu warszawskim, ale rzeczywiście wydaje mi się, że oprócz tego wymiaru pedagogicznego, to ta uczelnia ma moim zdaniem duży potencjał taki lokalny. To znaczy tak jak jest, nie wiem, Huta, jest jeszcze Huta, nie? Tak jak jest, kurczę, Włókniarz i parę innych rzeczy, Jasna Góra i tak dalej, one świadczą o tożsamości tego miasta. To znaczy gdyby nie było Jasnej Góry, to moim zdaniem nie byłoby Częstochowy. Gdyby nie było Huty, to za mojego dzieciństwa, znaczy w sensie ja już tego nie pamiętam, ale dawniej ta Huta się nazywała Bolesława Bieruta. Tak. I byłem tam w którejś klasie, tam w podstawówce i pani pyta moją koleżankę, gdzie pracuje twoja mama? W Hucie Bierucie. Więc teraz potem to była Huta Częstochowa, a teraz to nie wiem jak się nazywa, nie? I uniwersytet w tym znaczeniu, naprawdę gdyby był Uniwersytet Częstochowski, nie? To rzeczywiście byłaby pewna marka, która... Bo ten przymiotnik by wskazywał tak naprawdę częstochowskość, tak? Znaczy, to nie jest uniwersytet, który będzie zbierał najlepszych nauczycieli akademickich z całej Polski albo z całego świata. Nie będzie zgarniał najlepszych studentów z całej Polski. Znaczy, nie taka będzie idea, że ktoś przyjedzie, to super, tak? Bo się zakocha w jakiejś częstochowiance, super. Ale zasadniczo to będzie uczelnia, która ma trochę charakter lokalny, tak? Historycy powinni w dużej mierze jakby badać historię tego regionu. Gdybym ja robił doktorat z historii, to ja bym na pewno pisał o wojnie 39-45 w Częstochowie. To jest fascynujący temat. Nie? Filozofia, czy gdyby powstał wydział medyczny, powinien się inspirować jakoś duchem Biegańskiego, który był niesamowitą postacią. Nie? I tak dalej, tak? Czyli ta częstochowskość, nie wiem, na duża część zajęć w Instytucie Filologii Polskiej powinna być poświęcona Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, tak? I jakby Poświatowskiej. Pawlikowska nie była z Częstochowy, nie? Poświatowska. Ale nie Poświatowskiej, nie? I tak dalej, tak? Powinni analizować teksty elektrycznych gitar. I tak dalej, tak? Czyli ta częstochowskość, moim zdaniem, ona byłaby czymś, co by nas odróżniało, bo jeżeli będziemy uniwersytetem humanistyczno-przyrodniczym imienia Jana Długosza, no to co takiego specjalnego tutaj będzie? Nie? Nawet większość ludzi nawet nie wie, kto to był Jan Długosz. Antoniego Długosza, to się zna, ale Jana Długosza. Imienia Mójka Staszczyka. O, imienia Mójka Staszczyka, to jest dobre. Olka Klepacza. Idźmy dalej. Jakie wartości wydają się wam cenne dla takiego uniwersytetu, tak? Padł ten internet, jakby cała ta baza dydaktyczna. Jasne, że to jest ważne, nie? Ale czy coś jeszcze? Kontakt ze studentami też. Kontakt ze studentami, tak? Czyli bliskość. To zobaczycie, to nam się jeszcze rozwinie, tak? Tylko teraz tak ogólnie pytam. Kontakt ze studentami, tak? Czyli wykorzystanie tego, że na jednego wykładowcę przypada 10 studentów. I że można się spotkać, można się poznać, można mieć z wykładowcą bliższy kontakt niż tylko to właśnie, że to jest po prostu wielka aula i tam się go słucha, a on potem wsiada w samochód i jedzie do domu, wy wsiadacie w samochód i tam w tramwaj i jedziecie do domu. Okej, okay. Mamy dwie. Co jeszcze? Jak się nie marzy, to się nic nie ma. Ja bym jeszcze podniosła tutaj kadrę wykładowców. Uh-huh. Tak? Bo my w tej chwili jakby jesteśmy zamknięci na tym wydziale filozoficznym, do którego... Wydziale filologicznym. Filologicznym, tak. Ale na przykład tam, gdzie studiowałam na pedagogicznym, tam właśnie być może dlatego nie ma doktoratów, tak? Uh-huh. Miałabym zastrzeżenia na
z filologii polskiej, no niestety też, ale bo wykładowcy są może dobrzy, tylko z tego co wiem stosunek do studenta, zresztą rok studiowałam na filologii polskiej, także może coś tam mogę powiedzieć. Zresztą Adaś też, tak? Zgadzasz się ze mną? Zgadzam. No właśnie. Nie w czyli... każdym przypadku, ale generalnie jest tak, że na filozofii to inaczej wygląda niż na filozofii. Zupełnie inny kierunek. Jasne. Ale tą wartość jako ogólną wartość, tak? To tej naukową, kontaktu i nauki. Tak. Okej. Okay. Czy dydaktyka? Coś jeszcze? Na przykład za mało jest moim zdaniem, też zadałam, bo rozmawialiśmy, takich wykładów ludzi bardzo znanych. O, to z całą pewnością. Tak, tego chętnie byśmy posłuchali jakiegoś takiego światowej sławy wykładowcy. Wiecie, bo ja też jestem wielkim zwolennikiem tak zwanych wykładów gościnnych, ale nie na tej zasadzie, jak teraz są ci wykładowcy zagraniczni, czy profesorowie zagraniczni, czy jak to tam się nazywa. Tylko rzeczywiście ja miałem tą możliwość, to jest niesamowite, ale wiecie, bycie w Krakowie też daje dużo możliwości, których nie ma w Częstowie, to jest naturalne. Ale byłbym za tym, żeby taki wykład, jak teraz mamy, tak, nie był prowadzony przez jakiegoś tam Sebastiana Gajeckiego, o którym nikt nie słyszał, tylko żeby rzeczywiście był jeden wykład, tam nie wiem, 15-godzinny. My mieliśmy takie wykłady 30-godzinne. Przyjeżdżał profesor, nie wiem, Charles Taylor na przykład, naprawdę takie wybitne postaci z całego świata. Jeden czy dwa wykłady w roku, które normalnie się zaliczało. Tak, oczywiście nie pamiętam, czy był egzamin, ale chyba było zaliczenie. I on funkcjonował właśnie jako wykład do wyboru w języku angielskim. To jasne, chyba że ktoś z Niemiec przyjechał, to w języku niemieckim. Ale to rzeczywiście, to było niesamowite. To było niesamowite, kiedy człowiek miał okazję się spotkać z taką postacią. To wam, mówiłem wam o Alasdairze McIntyre, nie? Na trzecich chyba zajęciach to było. Ja pisałem o nim magisterkę. To było tak, że ja w ogóle nic o nim nie słyszałem, przyszedłem z zupełnie innym tematem, chciałem pisać o C.S. Lewisie i promotor mówi, panie Sebastianie, jak pan chce zrobić karierę, to na McIntyre. Ja mówię, no dobra. Przeczytałem tam w jeden tydzień książkę i zrobiłem. I w 2014, tak, broniłem magisterkę w 2006, w 2014 pojechałem do niego z nim pracować. To jest niesamowite. Pamiętam, jak czekałem na korytarz, nie, w sensie nie na korytarz, tylko w jego gabinecie. Tam gabinety profesorowie to mają wielkości, kurczę, takiej kabiny w kiblu. Taki malutki, nie? Przeszklony i tam na niego czekałem i on wszedł, nie? To jest niesamowite doświadczenie, nie? Kiedy o kimś piszecie magisterkę, czytacie jego książkę, a potem się z nim spotykacie. I ja jestem całkowicie zwolennikiem takich wykładów gościnnych, kiedy przyjeżdża rzeczywiście ktoś, nawet gdyby uczelnia miała wyłożyć na to 30 tysięcy złotych. Moim zdaniem to są warte tego pieniądze. Dlatego kiedy McIntyre w zeszłym roku był w Polsce, to starałem się go zaprosić, ale wiecie, gość ma ponad 90, więc po prostu ze względów zdrowotnych już nie przyjechał, ale no prawie 90, 89, ale to jest moim zdaniem do zrobienia, to jest do zrobienia i moim zdaniem to by było niesamowite. Zobacz, że widziałem jakieś kurcze zdjęcia chyba, w zeszłym roku, czy dwa lata temu był chyba Korwin, był Grzegorz Braun i w sensie były pełne sale, nie? Więc to nie jest tak, że... Słucham? Poważnie? No to widzicie, no to nędza. To bardzo słabo, nie? Ale rzeczywiście, bo tak kiedyś tutaj był wykład i też proszono mnie, nie powiem na jakim kierunku, panie doktorze, może pan tak, żeby pan zgarnął tych studentów i ich tutaj przyprowadził. No dobra. Panie? Sylwestrze. No i czym się to skończyło? Tym, że został zaproszony, no dobry w ogóle, ktoś znany i tak dalej. I dla studentów zamknięte tylko politycy i naukowcy. Na czym się skończyło? Ja tak podobno to Wiśniewski był wkurzony. No był trochę, był. Jakby, znaczy motyw tam był, jedną rzecz tylko tak powiem na usprawiedliwienie tej decyzji pani rektor, bo ja to też trochę rozumiem. Rafał Blechacz jest na tyle popularny, że za nim jeżdżą ludzie. On w Polsce daje koncert raz na 5 lat. Więc by się zwaliło, gdyby to był otwarty koncert, to by się zwaliło mnóstwo ludzi z całej Polski. A dla studentów?
Więc tak naprawdę to była kwestia wejściówek dla studentów, moim zdaniem. Nie? Więc to mówię tylko na marginesie, jaki był argument, moim zdaniem, racjonalny. Natomiast to, o czym mówi pan Sylwester, to jest pełna racja. Tak? To znaczy, ja też jestem za tym, żeby nie robić promocji na zasadzie pokazania się posłom. Zresztą niektórzy nie tacy najgłupsi, ci posłowie, którzy byli. Tylko to powinno być wydarzenie święto uczelni, nie? Nie święto miasta, tylko święto uczelni, skoro nam się udało dzięki profesorowi Wiśniewskiemu kogoś takiego zaprosić. Więc tutaj całkowicie się zgadzam, nie? Natomiast wydaje mi się, że naprawdę jest potencjał. Znaczy ja naprawdę nie widzę żadnego powodu, dla którego... nawet ostatnio sobie o tym myślałem. Już studenci z filozofii o tym wiedzą, że mi najlepsze pomysły przychodzą do głowy pod prysznicem. I tam w zeszłym tygodniu podpisałem taki pomysł, że jak będą wybory samorządowe, to koniecznie trzeba w tamtej auli zorganizować debatę kandydatów na prezydenta Częstochowy. Znaczy moim zdaniem to jest najnaturalniejsze miejsce na taką debatę. Nie? Kandydaci niektórzy przyjdą, ale zainteresowany, który powinien być, i prezydent miasta znowu to... To kim mówi? Nie chce? Z odpowiednim komentarzem i z pustym krzesłem, tak? Natomiast moim zdaniem właśnie, jeżeli to ma być Uniwersytet Częstochowski, to ma być miejsce, w którym my, tak naprawdę tutaj wykuwane są pomysły na Częstochowę, nie? Nie tam, kurczę, w Urzędzie Miasta, gdzie pracują eurokraci i po prostu biurokraci, tylko tutaj, wiecie, od czasu do czasu sobie czytam różne fora, tak? Bo ostatnio rzeczywiście Matyjaszczyk ma talent albo odpowiednich ludzi do wyciągania kasy z Unii Europejskiej. I ostatnio znowu znaleźć dofinansowanie na budowę dwóch nowych, czy przebudowę dwóch nowych dróg. Tylko komentarze, jak sobie wejdziecie na jakikolwiek portal o Częstochowie, komentarze są takie. No właśnie, znowu kasa na to, żeby przejechać przez Częstochowę, a nie żeby się tutaj zatrzymać. No i trochę jest w tym racji, nie? Że ułatwia się ludziom tranzyt przez Częstochowę, buduje się drogi po to, żeby przez Częstochowę przejechać, a nie inwestuje się w to, co się w Częstochowie dzieje. Ja rozumiem trochę zdenerwowanie ludzi, Bo dla częstochowianina to powinno być wartością. No ale to jest jasne, że jeżeli polityk dysponuje pieniędzmi, to on robi rzeczy, które mają ułatwić mu reelekcję. To jest naturalne, niestety, tak, to jest bardzo złe, ale tak jest. B, robi to, co jakby jest mu najłatwiej osiągnąć. Bo najmniejszymi kosztami uzyskać uznanie wyborców, nie? Natomiast moim zdaniem to tutaj na Uniwersytecie Częstochowskim kiedyś powinny być wykuwane idee, które Urząd Miasta tak naprawdę tylko wciela w życie. Nie? O! I bardzo dobrze. To akurat jak najbardziej. Nie? Natomiast ta częstochowskość wydaje mi się tutaj ważna. Coś jeszcze? No to idziemy dalej. Jakie cele, jakie zadania przed takim uniwersytetem byście stawiali? Już nie to, wiecie, jak pewne wewnątrz rzeczy powinny być, tylko cele i zadania. No ja podałem jeden, tak? Naturalnie to wyszło. Jakby wykuwanie pomysłów na Częstochowę, tak? Że tutaj powinna się toczyć debata o Częstochowie, o regionie, o tym, co jakby bezpośrednio ludzi tutaj dotyczy. Tutaj się powinna toczyć debata, tak? Nie na Radzie Miasta, bo tam wiadomo, jak to wygląda. Proszę mnie przerwać, bo ja panu nie przerwę. Tylko w tym miejscu, tak? Historycy powinni robić swoje, politolodzy powinni robić swoje, bezpieczeństwo narodowe powinno robić swoje, filozofowie powinni robić swoje, a do Urzędu Miasta powinno się iść tylko po kasę, dajcie na to, nie? Jakie jeszcze inne cele? Będą osobami znaczącymi i będzie można ich wymieniać później podnoszą uczelni. To jest, jeśli dobrze rozumiem panią Anię, to jest dokładnie ten sam postulat, który padł na ostatnich zajęciach, ta dyskusja o elitarności. Tak? Nie przyjmowanie elit, bo na to nie mamy szans, przynajmniej na razie. Żeby ktoś przyjechał, bo ja chcę studiować u Gałeckiego. Nie ma szans. Póki co przynajmniej. Ale jest szansa, żeby wychodziły stąd elity. Żebyście wy, którzy kończycie te studia, byli elitą. I czy to zostaniecie w Częstochowie i będziecie tutaj kształtować to miasto, czy wyjedziecie gdzieś na zewnątrz, do innych miast czy do innych krajów i będziecie wizytówką tej uczelni. Nie? To z całą pewnością. Bo na przykład robi się coś takiego, że chwali się uczelnia nowym budynkiem, tak? Nawiązaniem nowego kontaktu,
a nie pochwali się studentem, tak? Kto skończył, a gdzie pracuje. Ja już nie mówię o uniwersytetach w Stanach, gdzie są miejsca dla noblistów, tak? Ale właśnie pokazanie sylwetek i wtedy buduje się prestiż, tak? Przyjdź tutaj, bo zobacz, kończył ten czy tamten. Ale wiecie, jak Błaszczykowski bronił licencjat, to po prostu nawet pani wicerektor, prorektor przyszła zrobić sobie zdjęcie, nie? To jest za mało, to jest za mało. Znaczy takie ogrzanie się w czyimś świetle to jest za mało. To musi być ktoś, kto będzie mówił, że to, co go ukształtowało, to ta uczelnia. Dokładnie tak. Więc zobaczcie, był taki slajd, a tutaj osiągnięcia czy jakoś tak. Nie pojawili się absolwenci, nie? Absolwenci nie zostali ukazani, być może to jest kwestia, żeby to poprawić za rok, tak? Absolwenci nie zostali ukazani jako osiągnięcie, a to powinno być największe osiągnięcie Akademii, nie? I to nawet nie chodzi tylko o największe te, ale wypuściliśmy tylu i tylu magistrów, tak? Jakby tyle osób, nie wiem, właśnie to trzeba dobrze sformułować, tak jakby zostało, właśnie zostało elitą tego miasta, nie? I do mnie mailowo przychodziły takie wypełnij po studiach, czy pracujesz. I mnie to rozśmieszyło, bo może to wypełnić ktoś, kto pracuje w kiosku ruchu, za przeproszeniem, chociaż tych kiosków już nie ma. Ale i też znajdę... A to właśnie było, bo osiągnięcie, jakby pracował w kiosku ruchu, którego nie ma. To jest to jakieś. Ale tutaj, a można nie pracować, a być osobą jakby spełnioną. Ale biuro karier nie tego szuka niestety. To jest, wiecie, to też jest śmieszne, tak? Że istnieje biuro karier, a dopiero od niedawna powstało właśnie biuro, które ma wyszukiwać granty dla naukowców i tak dalej, nie? W sensie, bo to nie jest wina naszej uczelni, tylko to jest pewien trend w całej Polsce, że wszystkie uczelnie mają biuro karier, znaczy, żeby się chwalić tym, żeby pomóc znaleźć pracę, to ma pewnie wartość, ale też przede wszystkim, żeby się chwalić właśnie, jaki tam odsetek studentów pracuje, jaka jest mediana zarobku w pierwszym, piątym, ósmym roku, tak? To uczelni moim zdaniem w ogóle nie powinno interesować, nie? To powinna być zewnętrzna jednostka, która współpracuje z uczelnią, ale uczelnia jest dla studentów, nie dla absolwentów. Albo na przykład, jeśli znajdują pracę, to dlaczego w takim folderze nie może być, nie wiem, czysta dyrektor Huty Szkła, który mówi, mam absolwentów z tej uczelni, są świetni, tak? Przychodźcie tu, bo fajnie kształci. No, to jest dla mnie miernikiem wartości tej uczelni, a nie sam papierek czy budynek. Może teraz papierek jest bardzo łatwo uzyskać. Jeszcze jakieś cele albo zadania? Mi się wydaje, że to jest istotne nie tylko dla tej uczelni, ale w ogóle dla uczelni w Polsce, to debaty na tematy społeczne, które gdzieś tam żrą się politycy, a nie ma jakiejś takiej rzeczowej dyskusji. No weźmy przykład pierwszy z brzegu o tych uchodźcach. I cały czas wałkują temat, czy przyjmować, czy nie przyjmować. Okej, okay, jasne, tych, jasne. Przykład, że jasne. A o kwestii politycznej, a drugi o kwestii moralnej. Jasne, jasne, jasne. Nie ma takiej rzeczowej dyskusji na poziomie właśnie naukowym, powiedzmy. Jasne. Tak jak mówię, moim zdaniem właśnie debata, ale nawet nie musi być na Bóg wie jakim wysokim poziomie, takim intelektualnym oczywiście wysokim, ale abstrakcyjnym, tylko właśnie nawet w kontekście jakby Częstochowy, nie? Tak, no właśnie, gdzie powinny być te debaty? Właśnie na uniwersytecie. Oczywiście, tak? Że tak. Tutaj zapraszać, one na pewno miałyby zupełnie też inny poziom. No to... Jasne, że tak. Jasne. Dobra, pójdźmy dalej. 14 po. Duża różnorodność czy duża jednorodność? To nam się trochę łączy z tym pytaniem o multiwersytet czy uniwersytet klasyczny, ale jakbyście to widzieli? Mówiąc krótko, to jest uproszczenie oczywiście. Takie wykłady jak ten tak czy nie? Bo ten wykład tworzy pewną jednorodność. Tak? Wszyscy wy, którzy przeszliście przez ten wykład, trochę może sobie pochlebiam, ale myślę, że nie przesadzam. Wszyscy, którzy przeszliście przez ten wykład, bez względu na to, czy studiujecie administrację, filologię polską, fizjoterapię, czy filozofię, czy cokolwiek innego, będziecie mieli trochę podobny sposób patrzenia na ten uniwersytet. Tak to po prostu działa. Tak? Bo wysłuchaliście tego, co ja mam do powiedzenia, w pewnej mierze was przekonałem, w pewnej mierze was nie przekonałem, ale to, co jest najważniejsze w filozofii, postawiłem pewne pytania, których się nie stawia. Nie?
takie wykłady jak ten, czy te wykłady ogólnouczelniane, one tworzą jednorodność. Czy raczej byście woleli, żeby była duża różnorodność? Tak? Czyli na przykład, czy chcielibyście, żeby taki wykład jak ten, nie mówię prowadzony przeze mnie, ale taki wykład na przykład jak ten, był na przykład obowiązkowy na pierwszym roku? Albo żeby było 2-3 takie wykłady do wyboru? Czy raczej chcielibyście, żeby było tak jak teraz, czyli tych PSW macie do wyboru ile? Kilkaset na semestr? Co bardziej wam pasuje? Z tym PSW to i tak jest ściana. Okej, okay, no ale jakby mówimy o idei, a nie o praktyce. Tak? Chcielibyście mieć duży wybór, czy raczej jakiś taki wspólny rdzeń, który wszyscy albo prawie wszyscy studenci tej uczelni przechodzą? Duży wybór jest nierealny tutaj. Próbuję się go wprowadzać, ale to jest bez sensu. Okej, okay, ale mówimy o idei, nie? Tak, bo to jest do zrobienia, ale... Brać pod uwagę realia. Realia są takie, że lepiej jest dać mniejszy wybór, ale żeby był na tyle realny, że każdy może rzeczywiście wybrać to, co chce, niż dawać ogromną listę i teraz... Okej, ale mówimy o tym, czy dawać duży wybór, czy raczej mniejszy wybór albo mały wybór, ale raczej to, żeby wszyscy studenci mieli wspólny background. Coś pomiędzy. Coś pomiędzy, okej. Okay. No, bo ja nawet nie mówię, wiecie, o idei uniwersytetu, tylko o tym, że był jakiś wykład, który przychodzą wszyscy studenci uczelni. Bo zobaczcie, to... To jest tożsamość studenta, tak? I to jest najważniejsze, po co tu przychodzisz, po co chcesz studiować. I jak masz inne wyobrażenie, to można skończyć na pierwszym roku, można znaleźć sobie jakieś zajęcie praktyczne, tak? Wiesz, po co przychodzisz... Budujesz z nami tą tożsamość i idziemy z tobą dalej. Wtedy możemy pracować. Czy przekazaliście pewną ideę. Więc pójdźmy dalej jakby w tym, od ogółu do konkretności. Tak? Jeżeli, już nawet nie mówiąc o tym, czy uniwersytet, czy nie uniwersytet, tak? Tylko jakie założenie miałoby stać? Czy uniwersalizm, to, że mamy, to co wam trochę opowiadałem o moich studiach jeszcze, że jest stały program i przedmiotów do wyboru jest niewiele, i wszyscy, którzy w przeciągu iluś tam lat kończą, to pamiętam jak koleżanka, no taka znajoma opowiadała mi, ona studiowała filozofię na KUL-u i mówi, mój ojciec, który skończył filozofię na KUL-u, miał dokładnie w tych samych godzinach z tymi samymi profesorami zajęcia. Kończył te studia 20 lat wcześniej, czy ponad 20 lat wcześniej. Od 8 do 8.30 w poniedziałki był ten sam wykład, który ja mam od 8 do 8.30. To jest przejaw skrajnego konserwatyzmu, tak? Czy raczej w drugą stronę, to znaczy to, że na przykład macie 5 wykładów w toku 3-letnich studiów, macie 5 wykładów wspólnych, a cała reszta są wykłady, na które się rozłazicie po całej uczelni, gdzie możecie sobie wybrać, tak? Studiujecie bezpieczeństwo, ale ktoś się specjalizuje dużo bardziej w takich przedmiotach politycznych, a ktoś inny dużo bardziej w przedmiotach wojskowych, albo prawnych, albo w jeszcze jakichś innych. Co by wam bardziej pasowało? Pani Violetto. No. Bardziej wolność, czy bardziej duży wybór przedmiotów. Okej. Okay. A ktoś inny? Pani Sylwku, niech pan zamknie drzwi, dobra? Bo widzę, że już następna grupa przychodzi, żeby nam nie przeszkadzali. No. Ze względu na to, że tożsamością, ale przychodząc na studia na jeden kierunek nie jesteśmy tymi samymi ludźmi. Taki wachlarz możliwości byłby zdecydowanie lepszy ze względu na rozwijanie specjalizacji. Jasne. A jakby pan to widział na przykład w takim podzieleniu, że studia licencjackie są w zasadzie bardzo właśnie takie uniwersalne, a studia magisterskie są bardzo liberalne? To by dla pana odpowiadało, czy już na przykład studia licencjackie też by pan chciał? Czy to byłyby studia jednolite? Nie, mówimy, zakładamy, że jest właśnie podział, bo o tym też będziemy mówili, a zakładam, że są studia licencjackie i potem 2-letnie studia magisterskie. To wydaje mi się, że to nie byłby do końca dobry pomysł, na to, że nie każdy jest obowiązany do tego, żeby... Jasne. Chociaż w praktyce prawie każdy idzie na jakieś magisterskie, tylko może na przykład na inną uczelnię, nie? Jasne, że tak.
No i znowu pytanie, jedno z pytań, które jakoś tam się wiążą z poprzednimi wykładami. Edukacja, czyli przekazywanie informacji. To jest roboczy poziom, możecie to sobie inaczej nazywać. Przekazywanie informacji, czy raczej kształcenie, czyli przekazywanie pewnych postaw. Mówiąc krótko, czy jesteście zainteresowani czymś więcej, albo inaczej, czy jesteście zainteresowani bardziej wiedzą, którą wam się tutaj przekazuje, tak, że 2 plus 2 jest 4, że artykuł 35 Konstytucji mówi to i to, czy bardziej jesteście, przychodzicie tutaj po to, żeby się, mówiąc krótko i zbyt krótko, ale upraszczając, żeby się dowiedzieć, jak żyć, albo jak być administratywistą, jak być politologiem i tak dalej, i tak dalej. Pani Agnieszko. Kształcenie. Czyli raczej ta postawa. W dzisiejszych czasach można sobie znaleźć od internetu po bibliotekę. A jak się nie ma umiejętności czytania ze zrozumieniem, to nie pomoże książka. Kształcenie. Umiejętności. Zestaw umiejętności. Jak znaleźć, jak zdobyć, jak rozwiązać problem. A może odwrotnie. Bo może właśnie tak, że studia powinny dać wiedzę, a potem idziecie na staż i do pracy i tam dopiero się uczycie, jak tą wiedzę wykorzystywać. Ktoś byłby za tym? Idźmy dalej. Elitarność czy powszechność? To jest przede wszystkim to pytanie, które na ostatnich zajęciach brzmiało. Raczej bylibyście za tym, żeby jak najwięcej studentów tutaj studiowało? Czy raczej, żeby Uniwersytet Częstochowski to była uczelnia, w której studiuje 1000 osób, ale rzeczywiście najlepszych? Czy chcielibyście, żeby ta uczelnia miała ścisłe kryteria przyjmowania, czy raczej, żeby było łatwo się na nim dostać? Testy psychologiczne na te. Ostatnio ktoś mówił o testach psychologicznych dla potencjalnych wykładowców również, więc... Ja bym powiedział powszechność, bo jak ma być jako Częstochowski, no to powinien raczej nie stawiać tak nie. Wypuszczać elity, ale przyjmować generalnie... Trzeba być regionalny właśnie. Powinien być powszechny, tylko wypuszczać elity. Czyli duży odsiew na studiach. Oczywiście. No właśnie. W trakcie, nie na... W trakcie, no tak, tak, tak. Nie przy przyjmowaniu. Pasuje wam to? Inaczej bym się tu nie dostał. Pytanie, czy inaczej by pan skończył studia? Nie, może właśnie o to chodzi, że normalnie bym się nie dostał. Kwestia jest taka, że ten, wydaje mi się, że w ogóle we wszystkich uczelniach ta kwestia rekrutacji w wielu miejscach, no bo to generalnie są te punkty z matury i inne rzeczy. Mi się wydaje głupotą straszną. Na pewno to, co ja bym chciał, żeby dostawać studentów i tutaj się z Hellerem zgadzam całkowicie. Rozmowa. Żeby, nie, nawet może być rozmowa, ale żebyście potrafili pisać autentycznie. Żebym czytając pracę rozumiał, co tam jest napisane. O błędach ortograficznych nie wspomnę. Po pierwsze, a po drugie, zdolność logicznego myślenia, tak? Czyli jakaś taka podstawa, że ktoś, mówiąc krótko, wie, jak, na czym polega nauka, nie? W takim najbardziej podstawowym, być może. No ale pisanie w rozmowie nie wyjdzie, nie? 5 minut proszę napisać. Studia bezpłatne, częściowo odpłatne, czy całkowicie płatne? To jest jasne, że to jest bardzo takie hipotetyczne pytanie, dlatego że w Polsce to w życiu nie przejdzie. Jak na lokalne, to bezpłatne, no to teraz równe szanse. Częściowo. Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby były częściowo odpłatne. Tak samo jak nie miałbym nic przeciwko temu, żeby wizyty lekarskie były częściowo odpłatne. To z powodów pewnie wiecie jakich, tak? Znaczy, jeżeli się za coś nie płaci, to się tego nie szanuje. Niestety, tak to po prostu działa, nie? Ale zobaczcie, bo to nam też jakby pokazuje ten kontekst. Kredyt studencki. Albo sponsor. Ja zawsze sobie tak myślałem, zawsze tak sobie myślałem, kiedy jeszcze nie myślałem o tym, żeby pracować na uczelni, że jak założę biznes, to będę jedną osobę kształcił. Jak ją wykształcę, będę brał sobie kogoś innego do kształcenia. Tak, będę płacił stypendium 1000 zł miesięcznie, powiedzmy od liceum do końca studiów. Najinteligentniejszych ludzi ze swojego środowiska, jakich znajdę. Tak to działa w Stanach. Mam mnóstwo znajomych, znaczy wielu znajomych mam, którzy studiują w Stanach. W Stanach studia są bardzo drogie. To też do tego wrócimy. Na najlepsze uczelnie studia są bardzo drogie. Ale żadna z nich, to są, nie wiem dlaczego, ale mam w większości koleżanki. Żadna z nich nie zapłaciła centa za swoje studia.
Ale sponsorzy wybierają właśnie najinteligentniejszych. Tak jest, tak jest. Jedna z nich na przykład skończyła, ona kończyła w ogóle, ja nie pamiętam z czego te studia, chyba z literatury amerykańskiej i za jej studia zapłaciło wojsko. Jakby warunek był taki, że 5 lat po skończeniu studiów ona odpracuje, przez 5 lat po studiach będzie pracowała dla wojska. Śmiem wątpić w to kryterium rozeznania tego, kogo... No, ale jasne, więc to jest tylko pytanie, odpowiedź na pytanie pana Sylwka, tak? Jeżeli kogoś nie stać, a jest zdolny, to gwarantuję panu, że pieniądze się znajdą. Tylko, że gdyby mi chciało wojsko zapłacić, jestem pacyfistą, to bym mówił i zdrowiał. No to może pan iść do Straży Pożarnej, albo może pan iść do Fundacji Kulczyka, albo do Caritasu, albo jeszcze gdzieś indziej. Tak? Bo kiedy studia byłyby bezpłatne, kiedy studia byłyby płatne, to płacilibyśmy mniejsze podatki. Nie widzę tego inaczej. Tak? No inaczej to jest absurd. Tak? Inaczej to jest absurd. Trzeba by zdjąć 1% z VAT-u albo obniżyć PIT i tak dalej. Nie? Inaczej to nie ma sensu. To... Jasne, że tak. Ale jedną rzecz tylko pani Aniu i zaraz oddam pani głos. A zobaczcie, tutaj też się pojawia ten wątek. On tutaj w kilku momentach pojawił się. Bo chyba was trochę przekonałem, albo przynajmniej podobnie myślimy, do tej regionalności Uniwersytetu Częstochowskiego, nie? Jeżeli to będzie uniwersytet regionalny, to żeby był bezpłatny, tak? To padło tutaj. Powszechność i bezpłatność. To jest dokładnie to, jak funkcjonują uniwersytety stanowe w Stanach Zjednoczonych. Tak? Najlepsze uniwersytety są całkowicie płatne i bardzo drogie. Uniwersytety stanowe są niższe, na niższym poziomie, ale są no, niemal bezpłatne. Nie? Znaczy, to czesne jest symboliczne. Pani Aniu? Ja mówię, że ten sponsoring funkcjonuje. Na przykład ja widzę, że u nas w mieście, w Wieluniu, bardzo wielu studentów przychodzi do lokalnych biznesmenów i oferują swoją pracę, wakacje, ferie czy po studiach, w zamian za sponsorowanie. A poza tym, sponsoring. Wczoraj się dowiedziałam, że na przykład są takie jakieś mają granty dla najlepszych maturzystów, 5 tysięcy. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest to wszystko, to zrobiłem. Oczywiście to jest zmiana mentalności, ale to pytanie sobie przeskoczymy bardziej do pomyślenia. Wam tylko pokażę, jak to funkcjonuje. Na przykład na Notre Dame, gdzie ja wykładam od czasu do czasu, tam jest obowiązek przez studia licencjackie, tak zwane, czyli undergraduate, jest obowiązek mieszkania przynajmniej, tylko nie pamiętam, przez semestr czy przez rok we wspólnych akademikach. Czyli tak jak wy tutaj jesteście, macie obowiązek przez jeden rok mieszkać w akademiku. Tamta akademik, to wiadomo, że to nie jest nasz akademik z karaluchami, szczurami, chociaż pewnie już nie ma. Tylko to są rzeczywiście, to się nazywa dorm. To jest, ludzie w ogóle w Stanach są dużo bardziej, jak oglądacie te różne głupie albo mniej głupie komedie amerykańskie, tak, że tam jest Kappa, Zeta, Delta, coś tam, to są właśnie stowarzyszenia, one to są w ogóle ogólnonarodowe właśnie fundacje, które przyjmują sobie członków, mieszka się we wspólnych akademikach i ludzie są dużo bardziej związani z tą grupą niż z ludźmi ze studiów. To jest w ogóle też bardzo ciekawe. Tak? Ale to też jest pytanie, czy bylibyście za tym, żeby ten uniwersytet potencjalny częstochowski organizował wam życie bardzo mocno, tak? Nie wiem, kluby studenckie, które dawniej funkcjonowały, nie wiem, puby uczelniane, tak to funkcjonuje na Notre Dame na przykład, nie? Wspólne restauracje, baseny i tak dalej, gdzie tak naprawdę mamy kampus, prawdziwy kampus, gdzie ludzie żyją i bardzo rzadko w ogóle wychodzą poza kampus, bo nie potrzebują, czy raczej tylko wspólne zajęcia dydaktyczne, a życie w domu indywidualne? To jest jakby pytanie, które też można sobie w tym kontekście zadać. No i znowu, jeżeli sobie wyobrażamy, to możemy zapytać, czy studia jednolite, czy studia trzystopniowe, tak jak jest teraz, tak? Licencjat, magisterskie, doktoranckie. Nie? To jest, no mówię, to są rzeczy, które są jakby poza nami, ale możemy też o to pytać. Natomiast tu są, to też jest pytanie do was. Wspólny pierwszy rok, czy raczej od samego początku chcielibyście dostawać się na konkretny kierunek studiów i przez 3 albo 5 lat studiować tylko specjalistyczne rzeczy z waszego kierunku? To się jakoś łączy z którymś z wcześniejszych pytań, nie? Może nie cały wspólny pierwszy rok, ale przynajmniej część wszystkich przedmiotów
Okej, czyli dostajemy się od razu na konkretny kierunek studiów, ale i tak na przykład na danym wydziale duża część przedmiotów jest realizowana wspólnie. Dobrze pana rozumiem? Tak. Ktoś inna opinia? A ktoś z was chciałby, żeby był wspólny pierwszy rok? Żebyście dostawali się na przykład na Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Częstochowskiego i dopiero po pierwszym roku, czy w trakcie pierwszego roku wybieracie kierunek studiów. Ktoś byłby za? Okej. Okay. Z jednej strony to byłby bardzo dobry pomysł, bo w końcu każdy by się dowiedział, na czym polega jaki kierunek, bo to ludzi po pierwszym roku zmienia. No dokładnie, to, dokładnie. Do wniosku, że to nie jest to, co broszura mówiła. To dokładnie tak bym też to widział, nie? Że to jest z jednej strony, a z drugiej strony ten pierwszy rok jest wspólny. To znaczy, jeżeli na przykład ktoś przychodzi na studia z myślą, żeby studiować tam administrację, a w trakcie jednak, nie wiem, filozofia czy filologia polska, to on nic nie traci, nie musi jeszcze raz powtarzać pierwszego roku, nie? A z drugiej strony można by wtedy pomyśleć, że jeżeli ktoś po drugim roku zaczyna nowy kierunek studiów, to już może nie musi wracać na ten pierwszy rok, tylko zaczyna od razu specjalizacji, nie? Tak to funkcjonuje w Stanach, mi się to wydaje dobre. Zobaczcie, to jest to pytanie, czy ten wątek, który... I na tym chyba skończymy. Ten wątek, który pan Adam poruszył. Tak? Czy relacja, bo te relacje możemy różnie budować. Tak? To jest upraszczając, czy relacja raczej mistrz-uczeń. Tak? Że mamy wykładowcę, który jest wielkim autorytetem i student z nabożną czcią do niego podchodzi, jak ja do McIntyra. Czy do Karola Tarnowskiego, czy do wielu innych, czy raczej bardzo bliska relacja pomiędzy wykładowcami i studentami, tak? Jakby wspólne też spędzanie czasu, dużo nieformalnych spotkań. W jaką stronę byście chcieli, żeby to ewentualnie poszło? Który model byłby wam bliższy? Pani Bożeno. Dlaczego was pytam? Dlatego, że wy macie doświadczenie dwóch różnych wydziałów i takie jak ja mam bardzo małe doświadczenie z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tam są na Wydziale Sztuki, czy w ogóle wśród artystów, są dużo bliższe relacje. Znaczy to jest, tam jest dużo bardziej partnerski układ niż... Tak. Czyli nie chciałybyście, żeby to było jakby powszechne, tylko rzeczywiście, żeby to było czymś naturalnym, co wynika. No bo na filozofii też chyba dużo bardziej tak jest, nie? Mało studentów, mało pracowników, więc możemy mieć bliższy kontakt. Ja nie studiowałam na przykład na kierunku, na patologii, gdzie jest podział na grupę, faktycznie ta relacja jest taka, że nawet czasami osobiście nie ma okazji porozmawiać i nie wiem też, jak to wygląda i nie wiem, czy też jak to wtedy wygląda w danym kierunku, ale no... A problem tym, na którym nam przyszło studiować, to wydaje mi się, że raczej taka bliższa relacja mistrz-uczeń jest wręcz wymagana. To jest w ogóle, jedną rzecz tylko powiem, znowu, że tak się odwołam do Stanów, no widzę na amerykanofila, ale co na to poradzę. Tam zasada jest prosta, na przykład na studiach w sensie na seminariach. Tam zasada jest bardzo często taka, jeden profesor, jeden doktorant, jeden magistrant, jeden bachelor, kandydat. Czyli promotor ma po jednym studencie do promowania, nie? Z każdego poziomu. Pani Aniu, i tylko przelecimy ostatni. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to mistrz wcale mistrz buduje sobie tą pozycję długo, tak? I on może iść ze studentem. Panie Jakubie, podpisał się pan? Wpisał się pan? On może ze studentem iść na piwo, tak? Ale i tak zachowa taką relację mistrz. Jasne. Jasne. Pytania tylko, które jeszcze można by postawić, tak? Jakie wydziały byście widzieli, jakie kierunki, czy któreś są niepotrzebne, czy jakie byście dodali? Oczekiwania wobec władz, tak? Wobec rektorów, wobec wykładowców. Jakie oczekiwania wobec studentów należałoby stawiać? No i wreszcie, jakie motto uczelni byśmy wybrali? Więc pamiętajcie to pierwsze pytanie. Dlaczego istnieje uniwersytet? Z jakiego powodu miałby istnieć Uniwersytet Częstochowski? Bo jeżeli nie ma takiego powodu, to nie ma sensu, żeby on istniał. No i w jakim celu ma istnieć? Bo jeżeli nie ma tego celu, to też lepiej, żeby była Akademia Częstochowska. Tak? Po prostu, to znaczy Akademia na Długosza. Tak? To pytanie o powód. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za uczestnictwo w wykładzie.